Chełmża to jedyne miasto powiatu toruńskiego. Jego historia sięga roku 1222, kiedy to książę Konrad Mazowiecki przekazał misyjnemu biskupowi pruskiemu Chrystianowi położoną nad jeziorem chełmżyjskim osadę Łoza. W 1251 roku biskup Heidenryk przeniósł tu swą siedzibę z Chełmna. Od tego czasu Chełmża jest miastem. Na każdym kroku czekają tu na odwiedzających zabytki i niezwykłe historie. Wyjątkową ciekawostką jest też używana od lat w Chełmży i okolicach tradycyjna gwara chełmińska. Jeszcze do niedawna większość mieszkańców Chełmży i okolic posługiwała się nią na co dzień. Przy odrobinie szczęścia można usłyszeć ją jeszcze dziś. Nad starą panoramą miasta góruje widoczna z daleka bryła konkatedry Świętej Trójcy. Świątynia wzniesiona z czerwonej cegły w latach 1251-1359 w stylu gotyckim jest jedną z najstarszych budowli tego typu w okolicy. Jej przebogatą historię odzwierciedlają zgromadzone wewnątrz zabytki. To między innymi fragment płyty nagrobnej, pochowanego w niej w 1311 roku wielkiego mistrza Zygfryda von Feuchtwagena, czy ornat uszyty z czapraka Kara Mustafy, przywiezionego z Wiednia przez Jana III Sobieskiego. Niezwykła jest również historia pilnie strzeżonego przez katedralnych proboszczów, owianego niezwykłą legendą chełmżyńskiego kubka. W konkatedrze spoczywa też wsławiona cudami błogosławiona Jutta von Zangerhausen, XIII-wieczna pustelnica, która poświęciła życie służbie chorym i ubogim. Współczesną dumą parafii jest najstarszy w Polsce chór mieszany Święta Cecylia, działający nieprzerwanie od 1869 roku. Jeszcze starszy od konkatedry, a nawet od samej Chełmży, jest kościół Świętego Mikołaja, który powstał najprawdopodobniej w miejscu tradycyjnego kultu pogańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany jest w źródłach w 1248 roku. Świątynia jest trójnawowa z dwoma kaplicami. Świętego Wawrzyńca, wykorzystywaną podczas ceremonii pogrzebowych biskupów lub kanoników, oraz Świętej Barbary. Centrum miasta to rynek, skupiający wokół siebie zespół zabytkowych kamienic z XIX i XX wieku. Do najciekawszych należą dom Johanna Wernera, dom kupca Laubego, czy też kamienica Adolfa Bota. Znacznie młodsza, lecz również bardzo ciekawa jest chełmżyńska wieża ciśnień. Wybudowana ponad 100 lat temu, siedmiokondygnacyjna, neogotycka budowla jest pierwszym tego typu obiektem, który powstał na Pomorzu. Dziś wspaniale prezentuje się po generalnym remoncie, uchylając od czasu do czasu swoje podwoje dla turystów. Jednak najbardziej okazałymi budynkami chełmżyńskiej panoramy są bez wątpienia ogromne silosy należące do cukrowni. Została ona zbudowana w 1882 roku przez niemiecką spółkę akcyjną i była największą w ówczesnej Europie. Tradycyjnie do wyrobu cukru wykorzystywano tu buraki cukrowe, hodowane na żyznych glebach regionu. Jednak od 2008 roku cukrownia jako pierwsza w Polsce rozpoczęła rafinację cukru trzcinowego. Urody miastu dodaje ogromne i malowniczo uformowane jezioro chełmżyńskie.
plażowanie, możliwość kąpieli i uprawiania różnych sportów wodnych, czy spacer po liczącym 360 metrów długości po moście, to atrakcje cenione zarówno przez mieszkańców, jak i gości.